20 kwietnia 2013 roku o 19:30. Po stwierdzeniu kworum przystąpiliśmy do przeglądu dokumentacji, do korespondencji i jedno z pism jest skutkiem jednego z pism jest właśnie projekt uchwały, który macie Państwo jako druk 3713. Natomiast komisja jeszcze obradowała, czy zastanawialiśmy się nad tym faktem, że w Zespole Ekonomiki Oświatowej Kraków Południe rozpoczęły się zaraz po komisji następnego dnia edukacji właśnie przetargi, czy też otwarcie ofert na wykonanie w trzech placówkach prac remontowych i radni byli na tych właśnie przetargach. I tutaj mamy taki jeden problem, który pojawił się w związku z tym, co się stało w tamtym roku, mianowicie przedszkole 22 i przedszkole 179 wykorzystało środki, które były przyznane, a następnie zostały one częściowo, jak to nazywamy, zabrane do budżetu, już jakby z puli tegorocznej. Jeżeli chodzi o przedszkole 189, to tam było właśnie z kolegą radnym na tym przetargu, wykonawca zadeklarował tak niską kwotę wykonania tego remontu, że jakby zbywająca kwota pokryje ten niedobór z tamtego roku. Natomiast jest duży problem z przedszkolem 22, ponieważ tam suma to jest 2/3 tegorocznego budżetu, prawie 20 tysięcy złotych. I właśnie ten problem polega na tym, że trzeba się zastanowić, czy to będzie możliwe, aby tak jak w tym przypadku tego przedszkola 189 się stało, brakujące kwoty, znaczy zostające kwoty po rozstrzygnięciu przetargu były przesuwane sukcesywnie na pulę przedszkola 22, aby tam również mógł być wykonany ten remont, który jest planowany na ten rok. Bo jeśli by przystąpić do tej rzeczywistości, ile pieniędzy dostajemy i ile to przedszkole ma, no to nie jest w stanie wykonać tego remontu. To jest ten problem. No to jest ta kwestia, którą właśnie stanęliśmy w tym miesiącu jakby z poznakiem zapytania. Co zrobić, żeby przedszkole 22 również mogło wykonać prace remontowe, skoro jakby niedobór środków z tamtego roku budżetowego jest na tym przedszkolu na prawie 19 tysięcy. I to było wszystko na naszej komisji i potem na tych przetargach, co przyszliśmy. No, oczywiście, jeśli chodzi o przedszkole 189, to była zgłoszona sprawa w CO, żeby zdali sobie sprawę, że pozostałe pieniądze nie mogą zaplanować następnego zadania, bo jakby to przedszkole jest na minusie. Także to wszystko, jeżeli chodzi o tą kwestię, no i teraz uchwały. Rozumiem. Czy macie Państwo jakieś pytania, wnioski związane z działalnością komisji jeszcze raz? Rozumiem, że nie. Czy odnośnie tej sprawy przedszkola 22, no to nad tym trzeba faktycznie się zastanowić, żeby jakieś działania podjąć, bo faktycznie tak się stało, że w zeszłym roku zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji, czy wyrazimy zgodę na realizację zadań w tym przedszkolu i jeszcze w tym drugim, ale pod warunkiem, że to będzie spłacone ze środków tegorocznych. I wtedy dyrekcje tych przedszkoli, no chcą, żeby te zadania były realizowane, też tutaj jakby na to wyraziły zgodę i natomiast faktycznie z pewnych przyczyn niezawinionych związanych z blokadami finansowymi zadania w tych przedszkolach były realizowane nieco później niż w innych, no i to z tym też się to w sposób oczywisty wiąże. Natomiast ja szczerze mówiąc, przekonując tutaj komisję, jeszcze no taka też była wola, żeby mimo wszystko zgodzić się na tą propozycję CEO, bo tutaj no, w innej sytuacji w ubiegłym roku te zadania w tych przedszkolach po prostu nie byłyby zrealizowane, gdybyśmy powiedzieli nie. A tego nie chciał ani dyrekcja przedszkoli, no ani też nie. Jest to sytuacja finansowa miasta, w której funkcjonujemy i trudno jej nie brać pod uwagę. Natomiast
to nie było nam przedstawiane w ten sposób, że gdyby w całości będzie obciążone tym jedną przedszkolę. To uniemożliwia jakiekolwiek zadania w tym konkretnym przedszkolu. Ogólnie, że to obciąży zadania, zostanie obciążone, gdyby pełna pula środków na zadanie powierzonym pracy remontowej szkół przedszkoli na ten rok. Natomiast zeo teraz to określiło taką formułę, że tylko jedno przedszkole jest tym. To znaczy tak nie powiedziało zeo. Tak z tego wynika. Przepraszam bardzo, to był taki skrót myślowy. Po prostu są zadania rozpisane we wszystkich przedszkolach na ten rok. Trudno powiedzieć jakiemuś przedszkolu, to jedno małe zadanie na przykład nie będzie realizowane u Was, ponieważ brakuje nam pieniędzy z tamtego roku na zadanie w innym przedszkolu. W związku z tym to oczywiście formalnie będą wszędzie rozstrzygnięte przetargi, prawda? Ale gdyby teoretycznie były to po tych kosztach wycenianych przez ZEO, no to brakuje nam tych pieniędzy, tych 18 tysięcy, prawda? Ale w związku z tym, że widzieliście, jak było przedszkole 189, mam nadzieję, że pieniądze z różnych placówek zostaną i wtedy również to zadanie w przedszkolu 22 będzie wykonane. To już jest pójście uważam w dobrym kierunku, bo taki solidarny jest potrzebny. Tak się stało, że to dotknęło dwóch placówek. Natomiast rozłożenie tej kwoty na całą górę środków, w mojej ocenie nie będzie jakoś bardzo bolesne dla powiedzmy wszystkich placówek oświatowych. Natomiast skoncentrowanie tego w jednym z przedszkoli będzie bardzo odczuwalne, bo tam się nic nie zostanie wyremontowane w roku bieżącym. I o takiej formule działania wtedy ZEO nas nie poinformowało. Że to w ten sposób będzie działał. Dobrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie? Proszę. Znaczy ja chciałam tylko dodać, że sądząc po tych ostatnich ofertach przetargowych, na których byliśmy, na przykład ja byłam przy przedszkolu numer 6 przy Bujaka, oferta była 28 tysięcy, a zgłosił się wykonawca, który za 19 tysięcy wykona, więc już mamy prawie 10 tysięcy do przodu, więc jest możliwość zgromadzenia tych środków, żeby przekazać im na przedszkole przy przedszkolu. O tym mówię, to musi obciążyć po prostu całą pulę środków na tym zadaniu, a nie jedno przedszkole, bo nie tam nic nie zostanie. Znaczy to oczywiście będzie takie jakby ukryte przesunięcie, bo oficjalnie nic nie będziemy przesuwać, ale chodzi o to, że dyrektorzy są przyzwyczajeni do tego, że jak zostały środki, to rozszerzały ostatnie zadanie albo wprowadzali jeszcze nowe. No w tym roku nie będzie tej możliwości. Albo nie będzie w takim zakresie, tylko to. Rozumiem, że nie ma pytań, uwag, tak, do sprawozdania z działalności Komisji Edukacji. Tak, przechodzimy do punktu A. To jest projekt uchwały w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok, druk nr 3113. I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały jest powtórzeniem prośby pana dyrektora Ławrowskiego z zespołu szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7, aby przeznaczyć kwotę w wysokości 15 314 zł zadania wymiana parkietów w 5 oddziałach i w salce teatralnej w budynku przedszkola w zespole szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7 na nowe zadanie wymiana stolarki okiennej w budynku przedszkola w zespole szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7. No wynika to po prostu z takiej prostej kalkulacji, że to zadanie jednak jest pilniejsze. Tutaj pamiętacie Państwo, że to przedszkole jest już, działa w ramach zespołu szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7. W związku z tym firma, która będzie wykonywała wymianę stolarki okiennej w szkole, po prostu również wymieni te okna w części, nazwijmy to w części przedszkolnej czy w budynku. Także tutaj uzasadnienie właśnie jest takie, jak powiedziałem Państwu, że to jest pismo
z 4 kwietnia wpłynęło pod numerem 305 w dzienniku Rady Gminy. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował ten projekt uchwały, no, kierując się tą zasadą, że gospodarze właściwych oświatowych, jakimi są gminy, no, co do zasady miejscznej szerszą wiedzę na temat potrzeb budynku, w którym funkcjonują i no, i uważam, że trzeba się przychylić do tego wniosku. Uważamy. Ja otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę Państwa. Rozumiem, że nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok, druk nr 3113. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu B. To jest projekt.